No i okidoki, przybywam do Was po króciutkiej przerwie. Słuchajcie, lekko tam coś poogarniałam i teraz przychodzi ten czas, gdzie otworzymy sobie, przepraszam, tą paczuchę od mojej Moni. Nie mogę się już doczekać, nie mogę nic robić, bo cały czas się zastanawiam, co jest w środku. Bardzo jestem ciekawa. Bardzo. Coś pachnie. Coś mi zapachniało, nie wiem co. Wszystko jest zapakowane w folię bąbelkową. Pozabezpieczane oczywiście. Znowu porobiła jakieś po prostu wow, 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 wow. Wow, 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 wow. No i specjalnie chciałam, żeby to było na vlogu, żeby nie zobaczyła od razu mojej reakcji, tylko jak już będzie dawno, dawno po czasie. Ona mi zrobiła takiego psikusa, to ja jej zrobię takiego, że moją reakcję zobaczy, jak będę na wakacjach. Dobra, coś tu jest ciężkiego. W ogóle co ona pokombinowała, to ja naprawdę nie kumam. Lecimy. Pierwsza paczuszka, już widzę jakieś fajne rzeczy. Wow, widzę fajne rzeczy, które chciałam. Taka paczuszka, folia bąbelkowa, uwielbiam bardzo, teraz też pakuję wszystko w folię. Odwijamy. Nie dam jej tej satysfakcji i nie pokażę jej wszystkich moich reakcji. Nie. Nie będzie tak lekko. Odwijam. Wow, lovely. Tu się coś odkręciło chyba. Ale zaraz, albo się przyłamało, czy to tak ma być? Nie wiem, dziewczyny. Nie kumam. O co tu chodzi? Czy to trzeba tak nacisnąć i odkręcić? Czy to się coś tu przyłamało? Widzicie? Bo mi się to nie odkręca, ale tak lata. Holy życia, ja teraz nie wiem, żeby nie było, że coś się tu popsuło. Nie wiem. Make me highlight. Płynny rozświetlacz do twarzy. Ale nie jest napisane, jak to. Przed użyciem wstrząsnąć. Dobra, wstrząsam, tylko jak to otworzyć. Dobra, mam chyba. Nie. Nie mam. Ja nie wiem. Ja jestem ułomem, słuchajcie. Zawsze się to tak naciskało i otwierało, a teraz mi się coś tutaj, coś tu nie hasa. Czy ty się odkręcasz? Czy ty się ściągasz? Widzicie, już jakby trochę odeszło. On się chyba przyłamał, słuchajcie, bo ja nie mogę tego, zobaczcie, to się kręci w kółko. O, dobra, jest. Jest! Mam. A szkoda, bo bym się pomalowała. Taki... Wygląda na ładny kolor, ale zimny. Taki. Taki. Daje tak trochę jakby brokatowości, minimalnie. Nie chcę go dawać dużo, bo już nie chcę się tutaj cała wyświecać. Mogliśmy, kurde, otworzyć to przed makijażem. Dobra, ja teraz jakoś chyba to zakręcę. Mam nadzieję. Więc taki z lovely rozświetlacz. Na pewno będą testy. Będą testy. Czekajcie, muszę sobie poukładać to tutaj z boczku. Tu widzę jakieś dwa fajne produkty, słuchajcie. Lovely. Lip gloss. Kolorki, poczekajcie. Tu mamy... Gdzie to są kolorki? Chyba nie ma. Coś tu jest zmazane, ten napisik. Lip gloss do ust na bazie wody. Nie mam koloru, ale słuchajcie, jakieś takie fajne. Water based lip. Kurde, jak szkoda, że już się malowałam. Pachnie bardzo tym. Wow, jaka konsystencja dziwna. A ja chciałam dzisiaj nudowe usta. To będzie następny w teście. Ale fajny. Jak na razie mi się podoba, mam nadzieję, że nie będzie dla mnie taki zanudziakowy. Piękny efekt i taki zimny, i taki wodnisty, bardzo dziwna konsystencja, słuchajcie. Pierwsze coś takiego widzę i aż żałuję, że już jestem pomalowana. I to jest taki ciemniejszy, on ma sobie odrobinkę jakby brokatu, natomiast nie jest to nic chamskiego, tak to wygląda. To jest taki ciemniejszy nudziak. Kurczę, aż mi się chce ten pierwszy użyć dzisiaj. Super, będzie do testów, ale fajne, ciekawe produkty. Jak ja się cieszę, jeju, jak ja zazdroszczę Wam normalnie tej polskości. Serio, bardzo zazdroszczam. Pięknie to wygląda. Oczywiście muszę uważać, bo zaraz się upaczkam. No i oczywiście to, może to tak pachniało. Isana, perełki do kąpieli, wow.
o delikatnym, owocowym zapachu jagód. Super ekstra, uwielbiam produkty do kąpieli. To Monia wie, to wszyscy wiedzą zresztą. Każdy to wie, że ja po prostu uwielbiam takie domowe spa z olejkami, z bombami i tak dalej. Dobra, tutaj teraz kolejna rzecz. Nie wiem, co to jest. Zajrzyjmy do środka. Co to jest? Ojeju, jakie to piękne jest. No i coś ręcznie chyba wykonane, słuchajcie. Ręcznie wykonane. Jak się to otwiera? Zobacz, jest takie coś. Ręcznie wykonane. Monia, wiecie, że to jest strasznie, strasznie kreatywna osoba i bardzo uzdolniona. To jest... Aha, dobra, kumam. Tu wam nie będę pokazywać, wiem, o co chodzi. Dobra. Okidoki. Z okazji 18 urodzin życzę Ci dużo zdrówka, mnóstwo uśmiechu i samych słonecznych dni. Nigdy się nie zmieniaj i bądź dla mnie już zawsze tą kochaną starszą siostrą. 100 lat, Agusia, samych wspaniałości, Twoja Monia. O, ale zobaczcie, jaka kartka przepiękna jest. Wow, tu się coś odkleiło, ale to się przykleiło, to jest na rzepa takiego. Spójrzcie, jakie to jest cudo. Takie piękne, taka piękna karteluszka. Coś mi się tu wyświetlało, chyba ktoś dzwonił, zaraz sprawdzę zresztą. Nie wiem, czekajcie, będzie za ciemne teraz światło. Dobra, chyba tak lepiej. No, także zobaczcie, jaka piękna kartka. Śliczna taka. Tu w ogóle jest tak jakby ramka na jakieś zdjęcie, słuchajcie. Szkoda, że mi tu swojego zdjęcia nie wstawiła. To twoje zdjęcie powinno być, kochana. Fajne, piękne. Pięknie wykonane. Jeszcze kolory takie, takie moje, no. Takie purpleowe. Piękne. Subcio. Bardzo, bardzo dziękuję. Przepiękna kartka. Oczywiście zaraz poleci w jakieś takie magiczne dla mnie miejsce. No i wszystko mi leci z wrażenia. Czekajcie. Tak sobie zrobiłam porządki, że już po porządkach, nie? Ale czekajcie, muszę sobie tutaj porobić. Dobra, odkładam folijkę. Folia mi się przyda, Monia, na twoją paczkę. Poleci z powrotem do ciebie. Nie no, żartuję. Ja sobie właśnie też kupiłam, słuchajcie, takie rolki tej folii, bo to naprawdę jest świetny patent na pakowanie rzeczy. Dobra, kolejna folia. Lecimy tutaj dalej. Co ona tu mi przygotowała jeszcze? Oj Boże, a miało być tak bardzo skromnie. My to zawsze sobie tak mam robić skromnie, że potem obie naprawdę wychodzimy z podziwów. No ja jeszcze z większego, bo Monia jest taka bardzo kreatywna. O, nein. Nie. Co to jest? Co to jest? Nie mówcie, że ja to mam czytać wszystko. O, jakie to zajebiste jest. Wow! Kiedy ty to zrobiłaś? Kiedy ty to zrobiłaś? Jakie to jest cudo, słuchajcie. Coś fantastycznego, ja nie mogę po prostu. Ja to gdzieś widziałam ogólnie, patent na to, ale to jest po prostu mistrzostwo świata. Zobaczcie, dostałam taki słoik, taki słój i to jest 365 pozytywnych myśli na każdy dzień. Czyli od dzisiaj to powinnam w sumie tak do tego marca, nie? Od tego stycznia. Ale zajebiste, 365 dni, czyli cały, jakby wiecie, cały rok. Czad! Zajebioza, nie? Sorry za przekleństwo, ale musiałam. Oczywiście karteczka, jak to na Monie przystało, uwielbiam tej karteczki. Aguś, nie mam możliwości złożyć osobiście życzeń, dlatego przesyłam Ci złote myśli na każdy dzień. Prezent całoroczny, Monia. Masakra, piękne to jest. PS. Słoiczek może posłużyć potem na przykład na ciasteczka. PS 2. Ciekawe, czy dasz radę tylko po jednej karteczce dziennie wyciągać. Czyli teraz ile powinnam już wyciągnąć karteczek? Powinnam policzyć sobie, nie? Ile dni minęło od tak naprawdę nowego roku. No, to teraz tak powinnam i poczytać sobie te takie... Wyjmijmy sobie na dzisiaj, a ja sobie policzę. Zobaczcie, jak to jest wszystko. To jest po prostu szalona. Ona jest mega szalona. Są takie karteluszki. Zobaczcie. Nie wiem, jakąś folijką jeszcze tu okleiła. To pięknie to zrobiła. Ja nie wiem jak. Nie wiem, w co ona to wsadziła. W takie... A nie. Słomka to jest. Gdzie ona to zobaczyła, to ja nie. To jest słomka. To jest pociachana słomka. Kawałek słomki. I w tą słomkę wkładała każdą z tych karteczek. Rozumiecie?
Jesteś niemożliwa. Jesteś po prostu niemożliwa. Niemożliwa. Czytajmy, co mamy na dziś. Ale mi zrobiłaś dobrze. Teraz będę do Hiszpanii wziąć sobie 12 karteczek, nie? I wezmę. Wezmę w kosmetyczkę. To, co było, nie wróci, tylko dzisiaj ma wielkie znaczenie. Tylko dzisiaj. Dobra, to źle przeczytałam. To, co było, nie wróci. Tylko dzisiaj ma wielkie znaczenie. Prawda? Ja nie wierzę po prostu, słuchajcie. Nie wierzę, zobaczcie. Takie cudo. Takie cudo. Ja jestem po prostu w szoku. Z tego szoku to chyba szybko nie wyjdę. Czekajcie, rozjaśnię wam obraz. No jest niemożliwa po prostu. To jest coś fantastycznego, słuchajcie. Dziewczyny, jak nie macie opcji na prezent dla kogokolwiek, z jakiejkolwiek okazji, to uważam, że to jest chyba najlepszy prezent, jaki można dać drugiej osobie. Po prostu uwielbiam cię. Uwielbiam cię, Monia. Ty po prostu jesteś, ja nie wiem. Nadrabiasz kreatywnością, po prostu, słuchajcie, pomysłowością. Nadrabiasz za siebie, za mnie i chyba za wszystkich, którzy są jakby leworęczni w tej kwestii. Coś fantastycznego. Po prostu ile to jest włożone pracy, czasu. Masakra. Masakra. Rozwaliłaś system. To jest przepiękny prezent. Jak mam być z Tobą szczera, to te kalendarze, które wydawały mi się, że biją po prostu wszystko na głowę, te Twoje, te karteczki, ten kalendarz adwentowy, gdzie wyciągałam też po każdym prezencie, każdego dnia, to będę szczera, to pobiło wszystko. To jest coś tak fantastycznego, że ja chyba nigdy nic lepszego nie dostałam. Tak mi się wydaje. To jest chyba najpiękniejszy prezent. Te nasze dłonie, te serca, malunki, kartki, ten cały pamiętnik taki o mnie, cały rok ze mną jakby, który w formie albumu zrobiłaś i to wszystko, co zrobiłaś, to po prostu bije wszystko na głowę. To jest najpiękniejszy prezent, jaki mogłam dostać. Ja się czuję, bo miała 40, a nie 39. Serio. Przepiękny prezent. Bardzo z całego serca Ci dziękuję, bo to jest coś zajebistego. Ja po prostu zaraz muszę wejść na Insta i chociażby o tym powiedzieć, bo to jest po prostu... To jest mistrzostwo świata. To, co zrobiłaś, to jest mistrzostwo świata i każdy się tutaj ze mną zgodzi. Aż mi tu chyba z wrażenia wypadła jedna karteczka. I żeby było 364. Dobra, wezmę na pewno na wakacje, wyliczę sobie 12 karteczek na wakacje, jedną przeczytam pewnie w ciągu, no, jak będę wyjeżdżać, no i będę sobie gdzieś je odkładać. Też sobie chyba w ten Twój słoiczek drugi, co mam od Ciebie, gdzie trzymam świeczki, to będę wkładać sobie tą kartkę, ale powiem Wam, że wylosowałam coś, co po prostu idealnie się wpisuje po prostu w mój życiorys. To, co było, nie wróci, tylko dzisiaj ma wielkie znaczenie. Święta racja, święta prawda i po prostu... Tak, tego się będę trzymać. Serdeczne podziękowanie, jestem po prostu w mega, 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 mega szoku, a Wy dajcie proszę w komentarzach znać, co o tym myślicie, bo ja uważam, że to jest po prostu przezajebiste. Przezajebiste, to jest wspaniały prezent dla każdego, po prostu na każdą okazję, może to być nawet i 27, jeżeli na przykład ja 27 obchodzę urodziny, jest opcja zrobienia 27 karteczek, gdzie na przykład w marcu po prostu sobie otwierasz, aż do urodzin i sobie czytasz takie właśnie fajne, złote myśli, aż jestem ciekawa, jakie są jeszcze inne, ale tyle pracy, co Ty tutaj włożyłaś, to jest po prostu kosmos, to trzeba przecież napisać, wymyśleć, napisać, wydrukować, wyciąć, zwinąć, obciąć słomkę, wpaść na pomysł, że akurat słomka się świetnie tu spisze, bo ja nawet bym na to nie wpadła. Absolutnie, no chyba, żebym obejrzała czyjś filmik. Mam nadzieję, że Monia teraz nie jedną z Was zainspiruje do takiego prezentu. Obcięta słomka, wrzucenie to w taki słoiczek, tak jeszcze tutaj zrobienie tego sianka, ta kokarda, te kwiaty, ta karteczka, po prostu to jest wszystko, to jest tyle czasu poświęconego, wycięcie tego koła, że akurat nie, przecież mogła to by być normalna zakrętka i też bym się jarała, po prostu fantastyczne. To jest mój najkochańszy prezent i szkoda, że tak nie jest fluffy, bo bym przytuliła, jest coś pięknego. No ja wiem, że się podniecam, kto nie chce, niech nie ogląda, a kto mnie ogląda, to wiem, że mnie zrozumie i wiem, że pomyśli dokładnie tak jak ja. Także jeszcze raz Ci, kochana, dziękuję. Zaraz Ci się ponagrywam po prostu. Tylko dojdę do siebie. Idę jeszcze jedną kawę sobie zrobić.
Dziękuję Ci serdecznie. Przepiękne rzeczy. Ja wiem, że Cię nie zaskoczę aż tak, ale mam nadzieję, że to, co chociaż Tobie kupię, to, że Tobie się to spodoba. Wiem, że jesteś zapaloną taką kosmetykoholiczką, więc mam nadzieję, że znowu jakaś dawka czegoś kosmetycznego po prostu się u Ciebie sprawdzi, bo ja aż tak kreatywna nie jestem i powiem Wam, że aż żałuję, bo to jest coś pięknego. To jest po prostu, to jest zajebistość w zajebistości, nie? Cud. Cud, cud! Dziękuję. Za chwilę się muszę odezwać na Instagrama i muszę po prostu o tym powiedzieć, pochwalić się tym i pokazać, bo nie wytrzymam. No, piszcie w komentarzach, co o tym myślicie i mam nadzieję, że Monia Was zainspiruje, niejedną z Was, do właśnie robienia prezentów na różne okazje, w różnych kolorystykach, różnie opakowanych. Odzywam się do Was później.